Łomżyńskie Kino Millennium nabiera nowych kształtów. Byliśmy z kamerą w miejscu, którego Łomżanie nie mogą się już doczekać. Weszliśmy do środka i byliśmy jednymi z pierwszych, którzy oczami wyobraźni mogli zobaczyć, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Kino i film to świat magii, jakby nie było. I stwarza taki trochę magiczny świat, więc chcemy utrzymać to w konwencji takiej właśnie magii kinowej. Na początku myśleliśmy, że będzie to taki domowe łomżyńskie kino, ale później zweryfikowaliśmy tu z Państwem, inwestorami, ten pomysł i stwierdziliśmy, że no kino to są światła, to są jakieś tajemnicze przestrzenie, to taka wszechogarniająca czerń, to są takie intensywne barwy laserów. Wydaje nam się, że XXI wiek jakby w taką konwencję wpisuje nasze łomżyńskie kino. Chcemy postawić na elegancję, żeby to nie było jak masówka właśnie w tych multikinach, tylko chcemy, żeby było to mniejsze kino, ale bardzo eleganckie, wprowadzające właśnie w magię kinowego, filmowego świata. Jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce, miejsce jedyne w swoim rodzaju. Na jego otwarcie musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Dla nas remont Kina Millennium jest na bardzo takim zadowalającym etapie. Z tyłu widzimy, mamy wylane już widownie. Kończy się remont elewacji frontowej. W tym tygodniu myślę, że już odkryjemy całość. Jestem bardzo zadowolony z prowadzonych prac. Bardzo. Będzie to jedno z najnowocześniejszych kin w Polsce. Co to znaczy? Począwszy od systemu nagłośnienia, który jest takim numerem jeden w Polsce, będzie to system, w którym głośniki będą zamontowane w suficie. Nie jest to od razu, powiem, Dolby Atmos, ale jest to bardzo, bardzo podobna rzecz do systemu Dolby Atmos, który jest numerem jeden na świecie. Niewielka to będzie różnica. Będziemy parę kroków za najlepszymi. Kiedy jest więc planowane otwarcie kina? Otwarcie kina planujemy, tak powiem, może grudzień 2016, luty 2017. Bardzo ciężko jest nam to sprecyzować, bo trwają jeszcze takie prace budowlane związane z remontem, z rozbudową kina, ale wszystko naprawdę, wszystko fajnie, że tak powiem, ze sobą wiąże. Jest wszystko na dobrej drodze. Jest planowane otwarcie dwóch sal. Mniejsza sala pomieści 135 osób, duża sala pomieści 235 osób. Bardzo dużo Łomżyniaków Wam kibicuje w tej inwestycji, jednak okazuje się, że będziecie mieli konkurencję. Nie boicie się jej? Wie Pani, no konkurencja zawsze stwarza jakieś obawy. Ale nie boimy się, naprawdę nie boimy się, ze względu na to, że zainwestowaliśmy tutaj i w sprzęt, i w wystrój, we wszystko. Wszystko robimy, może nie najdroższe, najlepsze, ale wybieramy i materiały, i sprzęt naprawdę z najwyższej półki. Sam projektor, będzie to projektor laserowy, gdzie myślę, że w województwie podlaskim czy mazowieckim może jest jeden, może nie ma. U nas w kinie na dużej sali będzie to projektor laserowy. Dźwięk. Naprawdę mamy z górnej półki. Teraz jeszcze taka rzecz jak system 3D. Z naszym systemem 3D mało kto może konkurować. Jest to bardzo droga rzecz, ale gdy widziałem pokaz, naprawdę nie obciąża wzroku. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Jeszcze jest jedna rzecz, która mnie utwierdziła, bo współpracujemy z firmą z Berlina, która posiada w swojej ofercie, mają 30 kin w całych Niemczech. Oni nam doradzają, przyjeżdżają tutaj, robią pomiary, od nich kupujemy cały sprzęt. Gdy kino zrobione jest naprawdę na najwyższym pułapie, jak ono sobie radzi z kinami sieciowymi. Kina sieciowe przegrywają z kinem takim, gdzie klienci będą się czuli jak w domu, gdzie będzie super obraz, super siedzenia. Filmy będziemy mieli też z pierwszej ręki. Będzie to wszystko, co w Warszawie czy w Białymstoku, będzie to u nas. Tu już nic nie odstaje, wręcz my wyprzedzamy technologicznie wszystkich. Jak się okazuje, zaprojektowanie wnętrza kina było nie lada wyzwaniem. To jest wielkie wyzwanie. Ja w życiu nie robiłam kina, robiłam różne aranżacje, różne budynki, natomiast kino to jest moje pierwsze dziecko. W związku z tym jest na pewno bardzo trudno, ale tu z panem Karolem Harubinem robimy wyzwania takie na maksa. I mam nadzieję, że Łomżyniakom będzie się bardzo podobało. No, jest to moja taka
że tak powiem, moje marzenie, żeby ktoś, kto wchodzi, stwierdził, że kino jest tak piękne, że nie trzeba jechać do Ostrołęki, do Białegostoku, do Warszawy, że tu jest blisko, jest elegancko, jest przyjemnie, no po prostu super. To jeszcze surowe wnętrze już niedługo przeniesie nas w świat filmowej magii.